Siemanko, miłośnicy detailingu. Był już kiedyś taki odcinek na naszym kanale, gdzie pokazywaliśmy wam, jak zregenerować sobie elementy typu na przykład piano black w samochodzie, ale tam było polerowanie taką maszynką, a dzisiaj mamy dla was prostszy sposób. Czekaj, to nie były wtedy piano blacki, To było BMC. Ale to nie były piano blacki, to było drzewo, drewno po. No tak, ale lakierowane generalnie. Czyli... Tak, robiliśmy piano blacki, robiliśmy na zewnętrznych elementach samochodu, czyli wiadomo, słupki. No tutaj chcemy wam dzisiaj pokazać, może nie jak to wypolerować, tylko po prostu jak to mniej więcej odświeżyć, zabezpieczyć, usunąć, może nie usunąć, ale też przykryć te rysy. Też gdzieś nam się tutaj napatoczył produkt 3D Speed. Znacie już ten produkt z naszego kanału, pokazywaliśmy też, jak wygląda właśnie One Step przy pomocy tej pasty. I tak cały czas testujemy gdzieś te produkty, które mamy i faktycznie gdzieś zauważyliśmy, że może sprawdzić się właśnie też we wnętrzu samochodu, a właśnie chodzi tutaj o odświeżenie piano blacków. Link do 3D Speeda znajdziecie w opisie naszego filmu. 3D Speed jest w bardzo małych buteleczkach, więc możecie sobie śmiało kupić, a nie będziecie potrzebowali nic więcej tak naprawdę niż taśma papierowa, pasta i... powiedziałem pasta papierowa? Taśma papierowa, pasta. Taśma papierowa, pasta i mikrofibra. To jest 425 ml, czyli... Ale jest mniejsza, jeszcze jest chyba 60 czy coś takiego. A to 60 to są próbki. To te próbki, jak się uda, no my to będziemy... W występie. Były link do 60. Tak? Aha, tak mi się wydaje. No dobra, ale w każdym bądź razie możecie sobie kupić malutką pastę i taśma i... Ja bym tu jeszcze zrobił jedno i z jednej strony zrobił mikrofibrą, a z drugiej aplikatorem. Bardzo mi się podoba, to przechodzimy do pracy. Generalnie, jeżeli chodzi o plastiki dookoła, no okleję tutaj, żeby po prostu nie zmieniły koloru, tylko że to nie jest tak, że plastiki po prostu pobrudzą się pastą i będą białe, tylko będą wyglądać jak zregenerowane, bo ta pasta też fajnie nadaje się do odświeżania, polerowania, czy też zabezpieczania właśnie nielakierowanego plastiku. To jak mamy na przykład na zderzakach, czy gdzieś jakieś listwy, czy coś, to ta pasta jak najbardziej się sprawdzi. Nawet wczoraj to zauważyłem przy polerowaniu czerwonego Yarisa, nie to, że na Yarisie dało radę, to jeszcze tam właśnie jest na podszybiu dosyć mocno było już takie, dosyć mocno był szarawy ten plastik, no i z tym wypolerowałem. I faktycznie fajnie gdzieś to działało. Dobra, tutaj zrobię mikrofibrą, tutaj zrobię normalnie aplikatorem. Na chwilę obecną wygląda to mniej więcej w ten sposób. Kto to tak zajechał? Jakiś zajazdowiec. Tak to wygląda. Szczątność. Zrobimy aplikatorem. Niedużo, bo to mały obszar. Aplikator jest delikatnie wilgotny. Pierwszy obszar mamy już aplikowane przy pomocy aplikatora, teraz przejdę do mikrofibry na drugim elemencie. Chcę to też troszeczkę potrzeć, żeby gdzieś jeszcze spróbować chociaż w pewnym stopniu te rysy drobne pousuwać, chociaż też nie da się tego do końca tego zrobić przy pomocy mikrofibry. Tu są takie rysy, żeby trzeba było naprawdę heavy cuta zrobić, a my chcemy wam pokazać produkt, który możecie zrobić szybko, łatwo i tanio. No, tym bardziej, że to się nie nadaje nie tylko właśnie na elementy wnętrza, bo jest dedykowany do karoserii samochodu. Jeszcze trochę dodam, bo... Czyli kupujecie sobie taką pastę, nie dość, że łatwo sobie zrobicie one stepa, to jeszcze naprawicie piano blacki czy inne elementy lakierowane w środku. No, jeżeli chodzi o wypełnienie rys, to ten produkt bardzo fajnie wypełnia te rysy. No wiadomo, że wypełnienie takich rys w środku to jest naprawdę na bardzo długo. I utrzymuje się właśnie około 4 miesięcy. Na zewnątrz. Na zewnątrz. A w środku to myślę, że będzie się trzymało jeszcze dłużej. Dobra. Odczekaliśmy chwilę, żeby to delikatnie podeschło. No i możemy teraz przejść do dotarcia. No faktycznie głębokiego, takiego czarnego koloru nabrało. Szarość, że tak powiem, zniknęła. No, te plastiki już są szarawe. Mniej więcej, no tak porysowane, że aż szare, no to... Zmatowione. No i co? Ściągamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Mnie się podoba. Dało radę, zaraz pod lampką będzie bardziej widać.
No przyciemnienie jest. Czy ukryło gdzieś tam tych rys? No ta smuga taka, co tutaj widzimy. No takich, taka holograficzna, co nie? Jest tutaj większa niż w tym miejscu. Jak widzicie, znikło, ale jeżeli chodzi o przyciemnienie... O, tutaj gdzie mikrofibra, to chyba lepiej wygląda. Czy nie? Czy mi się nie wydaje? Mogę znaleźć tego kawałka, gdzie było... A, bo to akurat przeskoczyło przez kratkę. Nie no, jest różnica. Tak, mikrofibrą zdecydowanie lepiej dał radę niż aplikatorem do wosku w tym przypadku. To może poprawię ten element, gdzie robiłem aplikatorem, poprawię to mikrofibrą. No spoko. Dobra, dołożymy trochę ciufaksu. Czyli mikrofibrą. Wydaje mi się, że mikrofibrą ogólnie będzie trochę lepiej. No to jest... bardziej szorstka. Szorstka, mocniej ścierna. Szorstka. Chociaż tutaj też nie polerujemy. No, wcześniej mieliśmy tu zabezpieczone. No, niczym. Ale faktycznie to nie dzieje się nic. Zabezpieczone niczym nie, było. No chodzi mi o to, że taśma była na górze, na dole. Czekaj, dołożę jeszcze trochę tego ciufaksu. Może im więcej się da, tym się lepiej przykryje. To takie... testowane było na zasadzie takiej, że było położone. A, faktycznie działa. Może pokażemy to chłopakom na kanale. Dobra. Chłopakom i 6% kobiet. No właśnie. Naszym kochanym widzom. Widzkom. I widzkom. Widzkom. Dobra, zostawmy to na 2 minuty i docieramy. 2 minuty minęły. Delikatnie teraz to dotrę. A weź zerwij, bo teraz patrzę, że mi się flash włączył. I zobaczcie, jaka jest różnica teraz. Wiadomo, ryski zostaną. To nie jest też polerowanie, to nie jest odświeżanie. To jest po prostu przyciemnienie i nadanie takiego połysku. Zresztą tych rys też mi się wydaje, że troszeczkę więcej przysłoniło, niż jeżeli miałoby to na przykład zrobić, nie wiem, jakiś inny produkt tego typu. No sorry, tak, sorry mam... za moją dzisiejszą taką formę, ale jestem troszeczkę chory. Wszyscy jesteśmy. 3 tygodnie się już męczę. Nie mogę dojść do siebie. Dobra, mniejsze o większe. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Jest to sobotni, szybki odcinek, ale myślę, że dla wielu z Was tak naprawdę w tym momencie pomogliśmy. Ja jeszcze tylko w sumie wspomnę, że mój Phaeton jest na sprzedaż, bo też mogę to chyba powiedzieć śmiało, otwarcie, bo jest to pewny samochód dla mnie. Więc jest gdzieś tam wystawiony na Automotor czy na OLX-ie. No. Jeżeli jesteście zadowoleni z tego odcinka, to Mati Wam teraz powie, co macie robić, żeby nas dalej motywować. Co? Obserwujcie nas cały czas na socialach, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze filmy. Cieszymy się, że od nowego roku znowu jesteście z nami. Jeszcze raz chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego w tym roku. Chcemy Wam życzyć, bo ja też chcę. A ty życzyć. Nie powiedziałeś tego, to ja nie wiem, czy ty chcesz, czy nie chcesz. A czemu mam widzom no to nie chcemy, życzyć? Chcemy Wam życzyć wszystkiego dobrego, żeby ten nowy 2023 rok był lepszy od tego minionego 2022. No i pamiętajcie też o naszych socialach, Facebook, Instagram, Miłości z Detailingu, Detailing Bus. Gdzieś tam ominęliśmy kilka odcinków przez ten okres świąteczny, a to właśnie głównie ze względu na formę zdrowotną i to z mojej strony, i też Dawid był chory, także wszyscy byliśmy chorzy. U mnie nawet kot miał gorączkę, także... Ale kot nie chciał nagrywać. Nie chciał nagrywać. Bo tak jak kot by był zdrowy, to kot by dla Was nagrał coś tam. No, a tak to niestety. Zresztą widzieliście już też chyba kota w którymś odcinku. Mati, widzieli już swojego kota. Nawet wiedzą, że ma na imię Szczęściarz. Szczęściarz, ale nie wiedzą, jaka jest historia tego imienia. Wiedzą, ale dobra. Wtedy co karmiłeś butelką przy odcinku w Audi, jak sprzątałeś Audi, co Asia przyszła z kotem, to mówiłeś chyba. A, zresztą nieważne. Kot ma się dobrze, też doszedł już do 100% zdrowia. Nie ma co przedłużać, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.